Puchar drużynowego mistrza Polski wrócił do Tarnobrzega. W finałowym dwumeczu Enea Siarkopol pokonał Bebetto AZS UJD z Częstochowy, sięgając po 31. tytuł najlepszego żeńskiego zespołu w kraju. W pierwszym meczu, który rozegrany został w Częstochowie, podopieczne trenera Nęcka miały małe problemy z pokonaniem rywalek. Pojedynek z Tatianą Bilenko przegrała po tiebreaku Hanning i ciężar gry na swoje barki musiała wziąć Fuyu. Chinka z portugalskim paszportem z zadania tego wywiązała się znakomicie, najpierw po pięciosetowym boju pokonując Anastazję Dymytrenko, później zaś już bez straty seta wygrywając z Bilenko. Jedno oczko dorzuciła Kinga Stefańska, nie dając żadnych szans Julii Szmiel. Rewanżowe spotkanie, które rozegrane zostało w poniedziałkowe popołudnie w Tarnobrzegu, Enea Siarkopol rozstrzygnął w mistrzowskim stylu, pokonując rywalki 3-0. Po jednym punkcie dla ekipy z Tarnobrzega wywalczyły Fuyu, Elizabeta Samara i Kinga Stefańska. Z Tarnobrzegiem, nie oszukujmy się, szanse na zwycięstwo były minimalne. Prawie nie było żadnych. W pierwszym meczu trochę jednak napsułyśmy krwi zawodniczkom z Tarnobrzega. Przegrałyśmy 3-1. Mogłoby być w meczu dla nas 2-0 równie dobrze. Także srebrny medal, bardzo się z niego cieszymy, jest wielkim sukcesem dla nas. I gratulujemy drużynie z Tarnobrzega, że znów są najlepsze. Zdobyciem 31. tytułu drużynowych mistrzyń Polski Enea Siarkopol zakończył fantastyczny sezon w polskiej ekstraklasie i w europejskiej lidze mistrzyń. W obu tych rozgrywkach podopieczne trenera Nęcka były niepokonane, wygrywając wszystkie mecze, 10 w Lidze Mistrzyń i 20 w Ekstraklasie.